Dziękuję, to jest dane po prawej stronie sceny, po prawej, tam po, znaczy po pani lewej. Kolejną zawodniczką będzie numerem 11, Klaudia Ignasiak, Sopockie Towarzyszenie Kosmetyki i Rekreacji. Thank you.
twarde jak kamień. Surprise! I proszę bardzo, postawa przodem. Jodro, Wiktoria, mocno. Dziękuję. W prawo zwrot, podstawa boku. Trzymaj za meta. Prawo zwrot, podstawa w tyłek. Dobra, to najwyżej w środku. Pierwsze miejsce. Dobra. I trzy kroki do przodu, proszę bardzo. Słucham? Dobrze, Klaudia. Prawo zwrot. Ona jest ogólnie fajna. Ona jest to głową też takie robi, nie? Co bardzo chowa, takie żółwia robi, nie? No. Ona ma barki za wysoko. Ona wyda te barki też troszkę niżej. To szyja bym może wtedy jakby... O. I ponownie trzy kroki do przodu. Ej, to uśmiech! Niestety to wszystko, proszę Państwa.
Miejsce piąte, walczyła zawodniczka z numerem 9, Monika Mruch, Joelka Bydło. Miejsce czwarte dla zawodniczki z numerem 14, Wiktoria Szczęśniak, SPA Orkana Lublin. I teraz medale. Medal brązowy mistrzostw Polski dla zawodniczki z numerem 12, Katarzyny Chłopeckiej, Black and White Ozdrowie Kwiatoczyski. Gdzie tam do takich? Patrzcie go, gdzie go ciągnie. I teraz medal srebrny decyduje się decydujące losy wyniki tej kategorii. Medal srebrny dla zawodniki z numerem 13, Dlaczego Srebrna, Black and White Ozdrowie Kwiatoczyski. Blond jest nie do zdarcia, masakra. Poślad jej po prostu jest odbędny. Guzika ma taką fajną. Fajne. I już wynik, mistrzynią Polski została brązowa medalistka ostatnich mistrzostw świata juniorów we 3 tygodni. Paula Mocio. Paula Kana Lubi. Mamy cię. Dziękuję, pozdrawiam same zawodniczki. Fajnie jest przyjemność. Dziękuję, pozdrawiam same medalistki. Same medalistki, Chłopecka, Ślęzak i Mocior. Dziękuję i pozostaje cała mistrzyni Polski, Paula Mocio. Prosimy krok do przodu tutaj przed torby, bo tak. Przed, Paula, przed. No po pięknym sukcesie na mistrzostwach świata teraz w Meksyku na pewno przed Paulą otwiera się optymistyczna, pełna sukcesów kariera międzynarodowa. Dziękuję bardzo. Życzymy dalszych sukcesów.